Okej, okay, jest. 5 minut opóźnienia. Okej. Okay. I dostaję za to punkty dodatnie. Także witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z SimRaila z dodatku Cargo Pack. Także jedziemy, słuchajcie, sobie na lokomotywie ETO-22-1163. Tak ona się prezentuje. Tym razem maszynista jak mumia, albo nie wiem, jak w Queenie tak było, nie? Bohemian Rhapsody. Może właśnie o to chodzi. A w ogóle włączmy sobie programator wycieraczek też, bo... tak trochę lipa, tylko hej, on jest. Kuchenka, ale to nie, kuchenka mnie interesuje. Gdzie w siódemkach zawsze były taki ten? Programator wycieraczek, którego tutaj nie widzę, nie wiem, może musiałbym się wychylić. Prędkość wycieraczki tutaj jest. A, to jest po prostu na takiej zasadzie, dobra. Wycieraczki, prędkość wycieraczki 100%? Nie no, aż tak nie musi machać mnie. To też tak reguluje? To jest takie pokrętło w sensie? Dobra, zwiększmy trochę ten antenę. Nie mogę zbyt długo jechać przecież na tych oporowych tych, nie? Ja, także jedziemy sobie na lejcie. Czyli ja teraz wyjeżdżam z Katowic, tak? Katowice za sobą. Kurde, ale... to pięknie się to prezentuje. No, widzę, że tam też kolejna jakaś ET-22 stoi. Włączmy ten interfejs. Wydaje mi się, że to robienie zdjęć, kurczę, działa z jakimś takim oporem troszeczkę, że nie od razu się robi screenshot, wciskam przycisk, nic się nie dzieje i naciskam tam drugi raz i dopiero wtedy się robi screenshot. Już nie wiem, od czego to jest zależne. No ale ta fizyka tu jest też fajnie zrobiona. Myślę, że ten sposób, w jaki to zawieszenie tam pracuje, nie? Piórowe zawiasy. Kurde, zwolnij. Jak się tak rozpędzasz? Dobra. Nie wiem, przynajmniej, że trzeba zatrąbić, ale nie. Co to jedzie? Jakiś ten. Pendolino. Kurde, byłaby fajna fotka, ale... właśnie szkoda, że nie da się tak, kurczę, zrobić fotek na zasadzie, że wiecie, zapauzować sobie grę i... tylko, że zawsze właśnie no, się te menu wyświetla, nie?
Jest, dostajemy punkty za spóźnienie w punkcie kontrolnym. Ma to sens. Dostajemy dodatnie punkty za spóźnienie. No ale w końcu, że to PKP, no to właśnie może o to chodzi, nie? To może założenie jest takie, że właśnie my się że mamy się spóźniać. Nie? Także punktualności raczej z tej gry się nie nauczycie, z tego symulatora. Dobra, kurczę. Przyciśnijmy trochę, bo tutaj strasznie ociągam. 70 na godzinę. A... Miałem w ogóle jakiś postój na jakiejś tej stacji? Z tego co widzę, to nie. Cały czas po prostu ciśniemy do celu. Czemu ten rozkład jest po angielsku? A, mogę sobie... Ej, to nawet nie widziałem o to, że mogę sobie na to kliknąć. Ciekawe. Oświetlenie rozkładu jest to akurat to tam, takie rzeczy widziałem, ale nie wiedziałem, że można sobie tak kliknąć na ten. Ej! O kurde! Dobra, nie będę tego czytał podczas jazdy, ale... Mogę sobie normalnie, patrzcie, stronę obracać. Sędziszów towarowy. Mamy Katowice. No! To powiem wam, że... Niezłe zaskoczenie. Bardzo fajne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Także jak na razie, słuchajcie, jeżeli chcecie mnie zapytać o moje pierwsze wrażenia z tym DLC, to są naprawdę bardzo pozytywne. Z całą pewnością... wielu osobom sprawi ten problem z uruchomieniem tego konta, no to będzie dla niektórych problem. Także jak będziecie chcieli sobie wyjechać w jakąś trasę czy coś, to sobie nagrajcie może ten poradnik, albo ja wam nagram po prostu sam po prostu samouczek z tego, jak się ten... Teraz będzie chyba simrail odpalamy, a nie maszynę odpalamy, ale wiecie, po prostu żebyście sobie nagrali ten samouczek albo obejrzeli tam na YouTube, jak się uruchamia TT22. No i wtedy będziecie sobie mogli oblukać, odpalić się samą lokomotywę, a później już tylko martwicie się samą jazdą, nie? Jak na razie trzymam się prędkości. Dobrze idzie. Właśnie nie zawsze, kurczę, da się ten zrobić, ten screen. Z jakimś takim opóźnieniem robią. A skupmy się może na jeździe, kurczę. Bo już sam nie wiem, co mnie bardziej jara, czy jazda taką lokomotywą, czy po prostu widoczki, czy widok samej lokomotywy. Ja mam tak w każdej grze, jak jest jakiś ładny widoczek czy coś, to ale po milion screenshotów, których wiem, że i tak później nie obejrzę, ale no, żeby mieć po prostu, nie? Trzeba to utrwalić. Fajne ten... W Dumie pamiętam z 2016 roku, kurczę, jakie tam były widoki, to jest... Serio. O, panie. 40 powinien dzwonić. Jakaś 7 jedzie.
teraz całkiem zahamuję. Ja chcę tylko na 20 na godzinę jechać. Trzaski z dupy flag, tutaj powinno być napisane. Ale dobra, jedziemy. Dobry, ja chciałbym pizzę zamówić. Po 200 na Sosnowiec Główny albo Południowy. Zaraz ta byda. O kurde, ale to by było fajna fotka teraz. Po lekku zejdziemy. No ale te kurcze, te słońce, te wszystkie... Fajnie, naprawdę to wygląda. Graficznie jest naprawdę ładnie. Znaczy się jasne, może nie jest to taki poziom grafiki sztos. Ja też nie gram na ustawieniach ultra, ale... Naprawdę ta grafika jest bardzo ładna. Trochę rozpędzić. Jazda ze złym kanałem radiowym? A był jakiś tam znak, żebym miał coś zmienić? Zaś się zagrapiłem na widoczki, widzicie? No kurwa. O tak. Sosnowiec Południowy. Zgłoś się do pociągu 42 30 42 do próby radiołączności po zmianie kanału. Słychać dobrze w Południowym 42 30 42, próba udana. Przyjąłem. Jak oni to szczegółowo mówią, ja pierdzielę. Zamiast po prostu powiedzieć próba radia, czy coś takiego. Znaczy jasne, no trzeba zgłosić się do konkretnej tej... do konkretnego posterunku, nie? Jaki pociąg i tak dalej, ale oni... i w sposób, w jaki on to mówi w ogóle... Tak szczegółowy po prostu. Może jeszcze, kurde, nie wiem... Lokomotywa ET22163 w kolorze zielonym, w malowaniach PKP Cargo. Z podniesionym jednym pantografem... i składem cystern, mierzących 315 cały skład. I ważących 2112 ton. Nie przesadzajmy. Ale ja nie wiem, ja maszynistą nie jestem, także... Możecie mi napisać, czy tak faktycznie to wygląda w rzeczywistości, czy... Jednak podeszli do tematu za bardzo profesjonalnie. Sam maszynista, bez urazy oczywiście dla osoby podkładającej głos, ale... Chociaż nie, tak wiekiem by do głosu pasował chyba, nie? Mi się wydaje, że ten głos troszeczkę tak na jakiegoś takiego starego typa, a maszynista jest właśnie taki młodziutki, ale nie. Teraz jak tak patrzę, to może i nawet ten głos by pasował do postaci, nie? To jest też właśnie jedna z rzeczy, na którą zwracam uwagę w grach. Czyli właśnie voice acting, czy... Głos po prostu pasuje do postaci, nie? Ja uważam, że mistrzem akurat w tej kwestii tu jest Mafia 2. Tam voice acting był naprawdę prześwietny, nie? Vito Scaletta, Joe Barbro, właśnie ten Derek, Steve. Voice acting w Mafii 2 akurat to było mistrzostwo, jak dla mnie. Ale we większości grach akurat dubbingu polskiego nie jestem w stanie zdzierżyć, czyli na przykład jak przechodzę Call of Duty World War II, to wolę grać po angielsku.
bo nie byłem po prostu w stanie zdzierżyć tego polskiego dubbingu. Tak samo Need for Speed Heat to też... no nie. Też nie umiałem tego zdzierżyć. Ej, co się dzieje? Jakieś alarmy, kurde. Czy to jest jakieś ostrzeżenie, nie wiem, przed tym, że zaraz reaktor atomowy ma wywalić, czy co? Przyciśnijmy trochę. Tak, żeby nadmiarowego mnie nie wywaliło, bo to w maszynie zdarzało mi się dosyć często. No, faktycznie jest coś takiego, że... Teraz nie wiem, jakieś ostrzeżenie przed tym, że ja zbyt długo po prostu jadę na tych oporowych tych? Bo to nie jest żadne SHP ani czuwak, ale to tak właśnie taki krótkotrwały taki sygnał. Także też jest to coś, z czym spotykam się po raz pierwszy w ogóle. Są dymy. Kominy kopcą. Cicho tam. Ja tu screenshoty usiłuję zrobić. Jakieś widoczki też muszą utrwalić. No już już chciałem właśnie przyspieszyć do tych 70, ale skoro tak. Tutaj się nie wykoleje z tym składem? Belek. Kurde, fajnie by było zrobić mu zdjęcie, tylko że mi idzie tak kamerę ustawić właśnie, żeby... Fajnie się światło odbija od tego kibelka. Kurde, naprawdę ładnie to wszystko wygląda. Później myślę, że dopiero na zakończenie samego live'a to jeszcze pokażę wam same foteczki. Co udało nam się dzisiaj utrwalić. Ciągle jakieś takie wrażenie, że ta lokomotywa jakaś taka zahamowana jest. Tak, przez słuchawki, no. Bo nie mam niestety dousznych, a druga sprawa, ta czapka jest i tak dla mnie za ciasna, więc... Jakbym nawet ją chciał założyć na łeb, to mam po prostu tak ściśniętą, że...
że mózg na ścianie, nie? To takie ciśnienie po prostu wywieram. O, dobra, wywaliło nadmiarowe. Było to odblokowanie przekaźnika nadmiarowego silników trakcyjnych. Czyli to nie jest tak, że ja mam zaciągnięty jakiś hamulec, tak mi się wydaje, nie? Cały czas słyszę po prostu piłowanie, jakieś takie o szyny. Z takiej gładkiej jazdy. Hamulce ręczne zwolnione. Jazda, tu. Przewód hamulcowy. Znaczy właśnie nie o ten przewód hamulcowy tutaj chodzi. To jest 5.05. Cały czas mam takie jakieś wrażenie, że to lokomotywa jakby hamuje, nie? Maszynistą raczej będę kiepskim. Byłbym kiepskim, nie mówię, że będę. Ale... Teraz jak na to patrzę z perspektywy symulatora, to... To by już musiał być naprawdę mega, mega zaawansowany symulator, żeby wiedzieć co i jak. Nie wiem na przykład jak się ci piloci szkolą, nie? Czekajcie, R4 tam jest, kanał. A gdzie to się... O! No, czekajcie, kurde, jak to tutaj działa? No, chcę zmienić na czwórkę, no. Jak? W lewo, w prawo, aha, tak. To jest tak niejasne, jak mam poruszać tą myszką, żeby zmienić ten kanał, nie? Czy mam ruszać do góry i na dół, czy kręcić tą myszką, tak jak jest ten kowal, czy w lewo i prawo, no nie wiem, to jest troszeczkę takie... Także moja prośba do twórców, jak jest na przykład... Nie, przed chwilą było R4, przypomnę to. Znak. To nie wiem. Bo jednak troszeczkę problem mi właśnie sprawia takie jakieś obsługiwanie tych niektórych urządzeń, właśnie w tych hamulców. To fajnie by było też właśnie, w którą stronę mam poruszać myszką, czy do góry, czy na dół, w lewo, czy w prawo, czy mam tą myszką kręcić właśnie w sposób taki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czy... No to jest troszeczkę niejasne, no sprawia mi po prostu problem zmiana kanału. Teraz wiem, że powinienem poruszać myszką w lewo i w prawo, nie? Ale tak... Troszeczkę takie, no. O! Bo zaraz wywali reaktor atomowy. Nie przeginajmy. Się to uspokoi, to jadę na bezoporowych. Ale z tym rozkładem jazdy to jestem kurde mega zaskoczony, że mogę sobie mań czytać i tam też no, normalnie kartki się zmieniają, tak nie? To znaczy się tam jest to takie na zasadzie widzę do czytywania tekstur, ale samo to mi się właśnie podoba, nie? Tak. Jest taka animacja faktycznie. Jedzie Dragon chyba jakiś, nie?
20 na godzinę. No, fajnie, fajnie. Tutaj nie ma czegoś takiego jak... jakieś, nie wiem, znaki, które by mi mówiły, ile mam jechać. Czy się jest interfejs, ale to też właśnie... Ja popełniam ten błąd, że w ogóle na to nie patrzę. Nie? Ja muszę powiedzieć, że w maszynie radziłem sobie nieco lepiej. Ale tutaj ten scenery to jest, kurde, naprawdę... już wyższy poziom, nie? Bo też dużo takich symulatorów kolejowych, w sensie takich fizycznych, że normalnie ktoś tam zbudował sobie pulpit maszynisty i tak dalej, jest właśnie opartych na oprogramowaniu, jakim jest właśnie maszyna, nie? No a tutaj właśnie SimRaila, kurczę, tworzy jednak firma, która jest właśnie zajęta robieniem właśnie takich oprogramowań. Przewód hamulcowy, no właśnie. Zatrzymałem się na przejeździe i co? Hamulec zasadniczy. Nie wiem, czy ja się tymi paskami powinien sugerować? No jest niby zero, nie? No to tak jakbym... ciągle coś tam miało... niby zahamowane, nie? Teraz to nie chcę jechać w ogóle. Z tego co widzę. Pierdolę, nie jadę. Tak, pierdolę, nie jadę, jak z założonymi rękoma. No, nie wiem, co jest grane, słuchajcie. Czy dasz na odcięcie, czy na napełnianie? Przewód hamulcowy, 5-3. Damy właśnie odcięcie. Czy mogę teraz ruszyć? Nie wywaliło mi jakichś nadmiarowych albo czegoś? A, no i wszystko jasne, dobra. Dlatego. O, ciś. Opie. Znaczy nie do końca rozumiem, o co chodzi. Co jest wynikiem tego piłowania? No bo przecież... w hamulce wszystko jest. Pomocniczy, odcięcie, tutaj ten. A cały czas po prostu mi ten, nie? Naprawdę trzeba aż tak długo czekać, aż się te ciśnienie tam rozejdzie po tych wagonach tymi przewodami? Tyle trwa? Bo nie mogło to po prostu być błyskawicznie. Odhamowujesz i po prostu jedziesz. Tak jakbyś prowadził normalny, osobowy skład.
jazda. Czy on mi właśnie nie zacznie zasiamować, nie? 11 na godzinę. Co się dzieje z tym prądem? Spokojnie. To było dziwne. Widzieliście, co się działo z tym paskiem tutaj? R3, dobra, zmieniamy. R3. Dorota, 42, 30, 42. Próba radia po zmianie na kanał 3. 42, 30, 42. Słychać dobrze na Dorocie. Przyjąłem. Na Dorocie. No. Wolę nie dopytywać, co oni tam robią na tej, Dorocie. Leżę na Dorocie. Patrzcie, ale... Coś wywaliło reaktor atomu. Za dużo mocy. Blokowanie przekaźnika nadmiarowego. Kurde, naprawdę mam taki problem z jazdem tym? Włączę wycieraczki, ale nie tak szybko. Z jaką to prędkością? 40 idzie. Co tam powolutku łaziły, o. Też nie wiem po co, no ale... Pomocnik maszynisty też musi coś widzieć, tylko że jadę sam, no właśnie. No i te rączki też tutaj chodzą. A to na to już uwagi nie zwróciłem. Nie byłoby to denerwujące, że to... Że jest to niby zautomatyzowane, że jest po prostu włącznik i ten programator wycieraczek, jak szybko mają one działać. Ale... No mi by coś takiego denerwowało, nie? Że jakoś wajcha z tym tutaj. Ale tu się patrz, kurczę, na tory, a nie na takie rzeczy. Trochę powietrza. A jest taki szum, nie? Też spoko. Tylko on tutaj działa na takiej zasadzie, że jest po prostu szum. Przy czym w Eurotrucku i w American, no to w zależności od tego, jak bardzo mamy otwarte okno, to słychać to bardziej albo ten. A tu już tylko leciutko, taki mikro zrobię i już słychać taki szum, nie? Cały czas. Może ja po prostu wymagam za wiele, ale są to takie detale, które no, naprawdę cieszą mnie. Kurde.
bo ja się w końcu chciał tam spędzić do tych, nie? 50, ale... Właśnie to się dzieje, nie? Czyli po prostu bocznikowanie, nie? Zostaje w takim wypadku, żeby włączyć moc. No z tego, co mi wiadomo, to bocznikowanie powinno się używać na tych bezoporowych, nie? Nie można tak, że jest nastawnik na pozycji oporowej i jeszcze bocznik używasz, nie? Bocznika. Cały czas mi coś tam piłuje, nie? To już daje na pozycji jazda, na... Wygląda tak, jakbym miał coś zahamowane, nie? No już jest źle, nie? Zaraz znowu nadmiarowy mi wywali, nie? Chcę w końcu przyspieszyć do tych, nie? Dlaczego tak się dzieje? Co, ja cały czas tych 30 będę jechał? Teraz to było SHP, no. Coś robi źle. Coś z całą pewnością robi źle, ale nie wiem po prostu co. Już nagrywam odcinek, 30 minut. Dobra, słuchajcie, to myślę, że... Przejedziemy, myślę, jeszcze przez ten most i sobie go zakończymy. Może kurde te bocznikowanie... Chcę po prostu przyspieszyć na wyżę. Przyhamowanie przeciwpoślizgowe. Zakres prądu. Piasecznica, ogrzewanie pociągu. Ogrzewanie kabiny. A se włączę, nie? Przecież miałem SHP, piesecznica. To jest człowiek. No nie wiem. Dobra, słuchajcie, także odcinek już trwa ponad pół godziny, także widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że dojedziemy cali i zdrowi. Albo w ogóle kiedyś dojedziemy. Także wiadomo, jeżeli się odcinek podobał, łapa w górę, sub, dzwonek, zaglądajcie na pozostałe social media, do których odnośniki oczywiście znajdziecie pod spodem w opisie filmu, no i widzimy się oczywiście w odcinku kolejnym. Zatrzymało się to nagrywanie, czy nie?